Ja też chciałem zaprosić do udziału w drugim tygodniu kobiet. Ja oczywiście nie będę mówił o tym, co panie przygotowały w ramach wydarzeń, które będą, ale przyszedłem po to, żeby podziękować im za aktywność, bo ja bardzo serdecznie chciałem za tą aktywność podziękować, chylę czoła i oczywiście też będę przyglądał się temu, co się wydarzy w ramach drugiego tygodnia kobiet i nie tylko, bo aktywność Rady Kobiet na forum miasta okazuje się strzałem w dziesiątkę. Wiele podmiotów, małych, opolskich biznesów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek publicznych i pracy członkiń Rady. I to wszystko składa się na ponad 50 wydarzeń, gdzie każdy i każda znajdzie coś dla siebie. Warsztaty, szkolenia, networking, integracja, koncerty, wystawy, wernisaże, spotkania z fascynującymi osobami. Każdy absolutnie znajdzie coś dla siebie. Cały program znajdą Państwo tutaj w linku zamieszczonym w QR-kodzie. Proszę sobie zeskanować. A już teraz mogę powiedzieć, że też pełen harmonogram wydarzeń będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Opole, na fanpage'u Rady Kobiet i oczywiście w mediach. Tych zgłoszeń dostaliśmy ponad 50, przyjęłyśmy wszystkie. W związku z tym chyba dobrze nam poszło, że opolanki, instytucje zrozumiały naszą misję, działanie. No i przede wszystkim wszystkie te wydarzenia, tak jak Magda wspomniała, mają charakter wolny, wstęp jest otwarty. Niektóre wydarzenia, jak warsztaty czy kręgi kobiet, ze względu na po prostu ograniczoną ilość miejsc w przestrzeni, mają charakter zapisu, w związku z tym wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie na maila i tak jak Magda wspomniała, dzisiaj wszystkie wydarzenia pojawią się na naszych mediach społecznościowych i serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, bo naprawdę będzie się działo. Jest parę takich, które są skierowane stricte dla kobiet, ale są te wątki, które wymagają takiego poruszenia po prostu społecznego, bo to są rzeczy, które są dla obywateli naszego miasta i obywatelek łącznie i dotykają problemów, które mówią o kobietach, ale to jest bardzo ważne, żeby mężczyźni również mówili o kobietach, bo to my wspólnie tworzymy to miasto i razem działamy do tego, żeby było po prostu lepiej i fajnie się działało. W tym roku udało nam się sformalizować te wszystkie wydarzenia w postaci inicjatywy lokalnej, na którą uzyskałyśmy finansowanie z budżetu miasta. Wniosek składałyśmy we wrześniu, pracujemy w czynie społecznym. Ten pierwszy tydzień kobiet, który w tamtym roku trochę testowy, trochę patrzy na panie z Rady Kobiet, trochę tak jakby w ostatniej chwili testowałyśmy różne rozwiązania, testowaliśmy. Radość była ogromna, bo okazało się, że po pierwsze, tak jak już wcześniej była mowa, takie wydarzenie było bardzo potrzebne. I teraz, kiedy przedstawiamy Państwu wspólnie ten drugi tydzień kobiet, to też ważne, że dołączyli kolejni partnerzy. To wydarzenie jest organizowane wspólnie i przez Radę Kobiet, i przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Opola, i przez jednostki Miejską Bibliotekę Publiczną. A co z inicjatywą lokalną? To jest też, mam nadzieję, będzie świetna promocja dla tego mechanizmu, z którego mogą korzystać mieszkańcy, mieszkanki. Takie wnioski można składać do Urzędu Miasta cyklicznie do 15 września. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś pomysł na przyszły rok, to do 15 września jeszcze w tym roku można to zrobić, a potem cieszyć się z formy dofinansowania, tak jak dzisiaj Rada Kobiet. Ja gratuluję, że Tydzień Kobiet jest takim wydarzeniem mocno integrującym. To trzeba podkreślić, że pojawiają się tutaj partnerzy z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych sektorów, o różnym statusie prawnym. Wszyscy chcą dołożyć swoją cegiełkę, stąd ten program rzeczywiście jest bardzo ciekawy, bardzo różnorodny. Zapraszamy serdecznie. Dla mnie to jest ogromna duma, że Biblioteka Miejska włącza się w cały tydzień jako instytucja, ale też bardzo szczególnie w dwa dni, o których za chwileczkę opowiem. Ale zanim o tym opowiem, to chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego biblioteka jest kobietą i umotywować to stwierdzenie. Otóż, drodzy Państwo, 19 892 osoby to są nasze czytelniczki, to są osoby zarejestrowane, to są kobiety, które są częścią biblioteki. Bo zupełnie czymś innym jest udział w wydarzeniach kierowanych do osób dorosłych, myślę o spotkaniach, warsztatach, o koncertach. To jest mniej więcej, bo tutaj szacujemy, od 75 do 80% odbiorców. Także cóż, podkreślam, biblioteka jest kobietą. Z tego powodu jesteśmy szczególnie dumni ze współudziału w wydarzeniach. Otwarcie bloku warsztatowego, MK stylowo, warsztaty mody.
Przeprowadzimy Państwa przez ewolucję osobistego stylu. Pokażemy, dlaczego ubieramy się w ten sposób, a nie inaczej. Podejdziemy do tego ubierania się tak troszeczkę pod kątem psychologicznym. Natomiast już 9 marca wszystkie wydarzenia, no będą to wydarzenia, które będą się ciągnąć aż do wieczora. O godzinie 10 kreatywność jest kobietą, warsztaty z makramy, ale też upleciemy kamilolutka, czyli taki bryloczek. Na te wszystkie warsztaty, o których mówię, obowiązują zapisy i będą one udostępnione i ten formularz zapisów będzie udostępniony na stronie Biblioteki Miejskiej. I już po tych warsztatach warsztaty ruchowo-oddechowe. To jest joga, ale połączenie jogi rozciągającej ze sztuką oddechu. Na wieczór z kolei, drodzy Państwo, o godzinie 16 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej spotkanie pod hasłem 7 życzeń, rozmowy o źródłach nadziei. To jest książka Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. Wspólnie tworzą szkło kontaktowe. Tu będziemy rozmawiać o 7 życzeniach i autorzy postarali się odpowiedzieć na pytanie, czego nam najbardziej brakuje. Czego chcielibyśmy dla siebie, dla Polski, czego byśmy chcieli, powstała taka właśnie liczba tych chcieństw w postaci 7 życzeń. A na koniec dnia koncert. Łukasz Szuba, Quintet, Gentleman's Tribute on Woman's Day. W ramach inicjatywy lokalnej, w ramach Tygodnia Kobiet postaraliśmy się o gościnę i w tej edycji Tygodnia Kobiet na śniadanie obywatelskie zaprosiliśmy działaczkę społeczną, założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej, Jankę Ochojską, dobrze znaną tutaj w regionie. Chciałybyśmy porozmawiać o równości, o kobietach i o gwiazdach. Wszystkie osoby zapraszamy serdecznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego 8 marca na 8 rano, jak śniadanie to rano.